5 listopada w Miejskim Domu Kultury Batory otwarto wystawę obrazów autorstwa Marka Szymkowiaka. Koniec szkoły podstawowej to był taki czas, takie wydarzenie, w którym stwierdziłem, że chciałbym w tym kierunku coś robić. No a później były różne koleje losu, trochę ta dziedzina sztuki, czy dziedzina mojego hobby, czy pasji przeszła w kierunku muzyki, bo pochodząc z okolic Jarocina w latach 80. w każdej stodole prawie działał jakiś zespół, także stwierdziłem, że będę grał na perkusji, ale później mi się to odmieniło, także wróciłem do tego, co naprawdę lubię. Dzisiaj to jest jednak przekrój z ostatnich 5 lat. Nie wszystkich, ale z zasadniczych, dobrych, w miarę dobrych prac z ostatnich 5 lat. Nie ukrywam, że jest to moja pierwsza wystawa indywidualna. Spełniło się jakieś moje marzenie. Nie chciałbym zaprzestać lekcji u mistrza. Chciałbym dalej pogłębiać swoją wiedzę. No, myślę, że rozbudowywać swoją świadomość i wiedzę w tym kierunku i warsztat nadal pogłębiać. A myślę, że pojawią się w tym momencie i jeszcze lepsze dzieła. Artysta rozwija swoje umiejętności w ramach zajęć malarskich w Miejskim Domu Kultury Batory. Jestem tutaj uczestnikiem warsztatów u pana Piotra Naliwajko. To jest bezcenne doświadczenie dla mnie. Nie kończąc żadnych szkół artystycznych, będąc technokratą z wykształcenia, myślę, że to jest tutaj właściwa droga podjęta przeze mnie w tym kierunku, żeby skorzystać z gościnności Domu Kultury Batory i tutaj się rozwijać. W chwili obecnej to, co malujemy w pracowni, to są martwe natury, kompozycje układane przez pana Piotra, ale nie ukrywam, że marzy mi się dobrze namalowany portret. Marek Szymkowiak jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, a malarstwem zajmuje się amatorsko od 20 lat. Wystawa obrazów w Miejskim Domu Kultury Batory potrwa do 26 listopada.